Siemanko, tu Tomo Skate Life, a dziś pokażę wam, jak robić frontside'a. Czyli kolejny odcinek z serii Tomo Blade Academy. Uczę was jeździć na rolkach. Przy każdym triku, jakiego was uczę, zachowajcie szczególną ostrożność. Jeżeli próbujecie to pierwszy raz, to zawsze pamiętajcie o ochraniaczach i kasku i nie sugerujcie się mną. Ja dobrze jeżdżę. Frontside jest jednym z podstawowych grindów. Sprawdźcie najpierw, jak wygląda pozycja. Czekujemy na rurkę. Ciężar ciała mamy na środku i kolana idą leciutko do środka. Niektórzy mocniej, niektórzy mniej. Nie chcemy kolan wypychać na zewnątrz, ani nie chcemy mieć blisko nóg siebie, ponieważ może to grozić wypadkiem, odjechaniem i tego typu sprawami. Dlatego nogi w miarę daleko od siebie, no na szerokość barków bym powiedział. Jak już znacie pozycję, to podjedźcie sobie do rurki, ale nie od razu grindować, tylko postarajcie się podjechać do rurki, murka czy do elementu, na którym będziecie to robić, pod kątem 90 stopni, czyli prosto do elementu. Ponieważ po kilku takich podjazdach i wskokach możemy poczuć bardziej, co znaczy ten trik na rurce czy murku. Ponieważ mogą nam odjechać nogi, musimy się przyzwyczaić do pozycji, dlatego polecam zawsze 90 stopni, podjechać do rurki, murka, wskoczyć sobie parę razy, żeby poczuć pozycję. Później troszeczkę pod lekkim kątem, żeby się minimalnie przesunąć, później pod większym, a później już równolegle do rurki próbujemy wskoczyć. Jak już nam się to uda, to pamiętajcie, ciężar ciała jest na środku, nie na tylnej nodze, na przedniej nodze. Ciężar ciała jest na środku, musicie sobie to wyczuć. Ja mogę wam tu pojaśnić dużo teorii, ale tak naprawdę jeden z podstawowych trików, na pewno się przy nim wywalicie. Taki to jest sport. W wielu trikach z tej serii dużo ludzi może się wywalić, ale to się nic nie dzieje. Moi drodzy, każdy się przewraca, ja też się przewracam. Na czapce mam napisane skate fast and die, dodałbym tylko skate fast and die old, ale jest to by the way nowa czapeczka z kolekcji mojego ziomala Bobiego z Pasowa i jego nowego brandu Inferno, która będzie dostępna już w lato. Jak byłem w Grecji, ostatnie vlogi widzieliście z Grecji, byłem tam nagrywać promo tej właśnie kolekcji, także będzie materiał. Będą czapeczki, wszystko będziecie mogli zobaczyć i dostać. Jak na razie wracamy do frontside'a. Starajcie się nie podjeżdżać za szybko na początku, tylko dobierzcie prędkość do swoich umiejętności. Rozważny Tomasz wam to powie. Jak już nauczymy się frontside'a na najmniejszym elemencie, jaki mamy dostępny, możemy oczywiście przenieść go później na elementy wyższe. Na murki, malutkie murki, wyższe murki, murki spadziste czy rurki. Jak wszystkie triczki, frontside także posiada różne odmiany, czyli troszeczkę upgrade'owane wersje tego triku. Po ostatnim fake solo pewnie spłynie na mnie dużo komentarzy, że ktoś to w ogóle zobaczy, że tak ten trik się nie nazywa, ten trik się nazywa inspin solo i outspin solo. Ja wiem, ja po prostu na niego mówię fake solo, a na tego drugiego mówię full cap solo. Wiem, że tak to się nie nazywa, a tutaj uczymy się, jak to robić. Jak się już ktoś zainteresuje tak bardzo, to możesz mnie zapytać i ja wszystko mu wyjaśnię, jak się nazywają triki. A dziś, tak jak wcześniej, powiem wam fake frontside. Można zrobić fake frontside, czyli ten krótszy obrót. Ale można zrobić także full cap frontside, czyli ten większy obrót. Później można zrobić 4-5 frontside'a. Dzięki jeszcze raz za oglądanie.
i więcej. Dziękuję za oglądanie odcinka. Ekstra, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że coraz więcej ludzi wbije, coraz więcej ludziom będę mógł pomóc. Na razie wbijajcie na mojego Instagrama, wbijajcie na Instagrama Catoblade Academy i zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie, Tomo Skate Life. Dzięki za oglądanie odcinka.